Urza Rutkowska, witam serdecznie Państwa w czwartek, 31 stycznia. Pora na horoskop dnia i sprawdzenie tego, co nas dzisiaj czeka. Wodniku, dzień taki sobie. W Twoich poczynaniach ważny będzie spokój i umiar. Wykluczone są wszelkie eksperymenty i nieprzemyślane, raptowne decyzje, zwłaszcza w sferze interesów. Nie wolno Ci teraz popełnić błędów, bo będą Cię one słono kosztowały. Trochę lepsza sytuacja zapanuje w sprawach osobistych. Pracuj nad umocnieniem swojej zawodowej pozycji i nie daj się łatwo wyprowadzać z równowagi. Ryby, czeka Was dzień o zróżnicowanych aspektach planetarnych. Będziecie bardzo nerwowe i nadpobudliwe. Dobrze więc byłoby, abyście znalazły odpowiedni sposób na skuteczne odprężenie. W pracy nie będzie za dobrze. Pozwólcie sobie więc teraz na realizację planów osobistych. Bądźcie po prostu mniej aktywne zawodowo. Pamiętajcie, żeby się częściej uśmiechać i myśleć pozytywnie. Baranie. Dzień mniej korzystny dla spraw zawodowych i finansowych. Relacje z ukochaną osobą mogą teraz zostać zachwiane. Musisz uważać, aby nikomu się nie narażać. Dbaj o lepsze układy towarzyskie. Pomoc okaże Ci ktoś z Twojego bliskiego otoczenia. Prawdopodobnie będzie to osoba blondyn. Zachowaj umiar w postępowaniu i wystrzegaj się swoich niekontrolowanych nałogów. Byku. Planety będą dzisiaj bawiły się z Tobą w kotka i myszkę. Niestety nie będą Ci łaskawe. Musisz więc bardzo ostrożnie podchodzić do spraw, które masz teraz do załatwienia. Hamuj swoje ambicje i nie prowokuj konfliktów. Musisz w końcu szczerze porozmawiać ze swoim partnerem, bo może od Ciebie odejść. A będziesz tego niewątpliwie żałować. Oszczędzaj i wydatki miej, szczególnie teraz pod kontrolą. Hamuj swoje reakcje. Bliźnięta. Z kolei Wy możecie liczyć na powodzenie w wielu dziedzinach Waszego życia. Nie przeceniajcie jednak własnych możliwości. Powstrzymajcie się od wprowadzania radykalnych zmian. Wasze uczucia staną się bardziej stabilne, a Wy poczujecie szczęście w związku. Wykorzystajcie odpowiednią każdą Waszą szansę i okazję. Nauczcie się przeciwdziałać złym emocjom. Raku, będziesz dziś pochłonięty sprawami finansowymi. Wiele jednak zależeć będzie od tego, jak pokierujesz pewną ważną dla Ciebie kwestią. Postępuj tak, aby Twoja rodzina nie ucierpiała na tym. W życiu osobistym bowiem możliwe są zmiany. Większość Twoich planów uda Ci się dziś zrealizować. Uważaj tylko na siebie i na swoją dietę. Lwie. Twoja energia nieco osłabnie. Da Ci się odczuć to szczególnie w pracy. Tam Twoje działania będą utrudnione. Oszczędzaj się i nie podejmuj zadań ponad normę i własne siły. Zacznij szukać nowych możliwości. Nie nastawiaj się do wszystkiego negatywnie i unikaj tego, co Ci szkodzi. Panno. Dziś czeka Cię mnóstwo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Jej nadmiar może Cię wręcz przytłoczyć. Nie zamartwiaj się tym, ale nie lekceważ tego, co może Ci grozić. Na pewno przemęczenie. Rozsądniej obdarzaj uczuciami. Z
stawaj na wysokości zadania i dotrzymuj obietnic. Nie nadwyrężaj swego zdrowia. Wago, dziś nie wszystko pójdzie według Twoich życzeń. Nie poddawaj się jednak niepowodzeniom, tylko dąż do wybranego celu. Wiara w skuteczność tego, co robisz, jest już sporym plusem. Nie jest to odpowiedni moment na zmiany w sferze osobistej. Poskrąb swoją rozrzutność i nie ulegaj wpływom środowiska. Skorpionie, wpływy astralne dla Ciebie dzisiaj będą korzystne. Gwiazdy zadbają, aby Twoje wysiłki zakończyły się sukcesem, zwłaszcza dotyczące spraw finansowych. Jeżeli chodzi o tę właśnie sferę, to wszystko, co zrobisz, zamieni się w złoto. Czeka Cię romans. W pracy nie osiadaj na laurach. Dąż do wybranego celu i nadmiar energii rozładuj właśnie w sferze zawodowej. Strzelcu. Dzień przepełniony dobrym humorem i samopoczuciem. W każdej sytuacji możesz liczyć na wsparcie i pomoc. Wykażesz się wiedzą i umiejętnościami. Inni to docenią. W sprawach sercowych bardzo dobrze. Daj szansę swojej kreatywności. Mogą z tego być pieniądze. Musisz się tylko trochę więcej ruszać. Koziorożcu, to właśnie od Ciebie zależeć będzie powodzenie prowadzonych przed Ciebie przedsięwzięć. Uważaj jednak, aby zbytnie zaangażowanie w sferę zawodową nie wpłynęło negatywnie na Twoje uczucia. Przemyśl jeszcze raz swoje osobiste decyzje. Może Twój partner z nimi się nie zgodzić. Możesz liczyć na mały sukces w interesach. Musisz się więcej ruszać, proponuję długie spacery. I tak oto doszliśmy do ostatniego znaku zodiaku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia jutro w kolejnym horoskopie.